I bęk po wznowieniu tym razem. Aha, dobra. I znowu przypadkowy pinch fich okienko? Stracimy przez to bramkę? Nie! Peril Exchange. Tanie i szybkie kredyty oraz przedmioty w Rocket League. Z kodem EDEK 3% zniżki. Witam was serdecznie w kolejnym odcinku naszej drogi do Grand Championa. Dzisiaj zagramy sobie autem Takumi, ponieważ na niego wielokrotnie głosowaliście. Na start przypomnę jeszcze, jakie mamy samochody do wyboru. Tutaj możecie w tle zobaczyć listę. No i pewnie na ekranie pokaże się lista zagrań, które mogę już stosować. Jesteśmy w randze Złoto 2, Dywizja 3. Dzisiaj, no nie wiem, na czym skończymy. Mam nadzieję, że już blisko platyny, ale to wiadomo, mogą się stać różne rzeczy. No i dobra, suchy IKEA, z tego co patrzyłem, ma rangę złoto. W przeciwnym teamie mają rangę, gdzie się szuka klawiszy, chyba do jazdy do przodu czy coś takiego. Mam nadzieję, że zaraz się zaczną ruszać, bo nie wiem, ale to już jest chyba norma w tych odcinkach tej serii, że zawsze jakiś awk jest czy coś, ale widzę, że już powrót do normy. Na czym się driftowało, teraz pytanie, okej. Okay. Na shifcie lewym. I strzelamy pierwszą bramkę. I dostałem nawet osiągnięcie za driftowanie, także tutaj gra mnie docenia. Okej, standardowo można się skupić na jakichś radach, na jakichś podstawach, co tutaj by się przydały do wyjścia z golda. No bo zapewne już wielu z was siedzi w tym goldzie wyższym, gold 2, gold 3 i zastanawia się, dlaczego nie może wyjść, myśli pewnie, że to przez teammate'ów. Potem sobie pisze, że przecież latają i w ogóle, na przykład tutaj była próba lotu, ale to nie jest najskuteczniejsze. O, dobra, fake. I strzelamy bramkę. Takie właściwie proste zagranie. Ale to też jest fajne, że na przykład w takim silverze fake by nie przyszedł, bo tam każdy ma wywalone, że ty uderzasz piłkę, bo nie zwracają na ciebie uwagi. A tutaj w goldzie już patrzą, gdzie ty możesz uderzyć właściwie tą kulistą kulę i się do tego jakoś przystosowują, więc można powoli zacząć fejkować. A tutaj suchy IKEA robi ich jak chce. Jest dobra wrzutka. Próba wyskoku niepotrzebnego i walimy na 3-0, robiąc pojedynczy podskok, także no, łatwo. Boom, ale to było wysokie, to może wejść właściwie, dokładnie. 4-0, tutaj muszę się przyznać, że nie planowałem od razu strzelić bramki za bardzo, po prostu chciałem to wykopać do przodu, ale szczęście sprzyja. A, dostaliśmy kopa, suchy IKEA, no niestety nie wykończył. I znowu przypadkowy pinch fich okienko? Nie no, to mogła być najlepsza bramka w tej serii. W ogóle jakaś mega dobra bramka by z tego wyszła. No, wrzutka od enemy. I 5-0. To też jest taki, no taki motyw, który się tutaj cały czas przewija, czyli jakieś przypadkowe uderzenie, byleby kopnąć. Jakby nie dotknął tej piłki przeciwnik, to by nie było bramki. A przez to, że właściwie no, wybiciem tego nie nazwę, bardziej podanie do przeciwnika, tak jak to wcześniej skomentowałem. I tutaj też kolejna sytuacja jest taka, że jakbym to uderzył lepiej, to by był gol. Tylko i wyłącznie przez to, że on sobie zamiast blokować piłkę, pojechał po przyspieszenie. Co jest bez sensu i naprawdę nie róbcie tak. To jest taka rzecz, która naprawdę, ja wiem, że wy to robicie, jak macie golda, platynę, diamenta, czy coś takiego. No, o niższych rangach nie wspomnę, ale nawet na to nie zwracacie pewnie uwagi w trakcie gry, jak to jest poważny błąd i że właściwie nie robiąc po prostu takiej głupoty, już będziecie w stanie awansować o kilka rang do góry. O kurde, dobra, to jego nie obronię. Strasznie waleczni, 5-0 i się nie poddają. No i znowu. Zostawił mi całkowicie wolną piłkę, żeby sobie pojechać po przyspieszenie. To się mija z celem. Tutaj jeszcze wrzuteczka, już nie chciałem strzelać od razu. W sensie, prawdę mówiąc, myślałem, że że suchy IKEA podjedzie, ale nic się nie stało. Okej, z tego może zaraz paść bramka. A podajmy na prawo, do suchego. Zobaczymy, czy wykończy. No, nie tym razem. O, świetne podanie i Xander na szczęście tym razem dla drużyny przeciwnej zablokował. Ale znowu suchy IKEA dobrze to przebił i jak nie zepsuje, to będzie bramka na 6-1, dokładnie. Napiszmy świetne podanie. No i też kolejna sprawa jest taka, że jak widzicie, to nie wyskakiwałem do tej piłki, nie starałem się lecieć, tylko poczekałem, aż spadł je do ziemi, żebym mógł po prostu zwykłym podskokiem ją umieścić w bramce, a nie jakoś zepsuć to przez próbę strzelenia pseudo aeriala. No i wygrywamy. Dobra, kolejne spotkanie w przeciwnym teamie Rodrigo oraz jakiś zapudełkowany. Tak w sobie teraz sobie myślę, że można by zbindować obracanie kamery na lewo i prawo, jeżeli już gram faktycznie dalej na klawiaturze, bo myślałem, że na goldzie już będę grał na kontrolerze, tak jak normalnie gram na głównym koncie, ale na razie idzie dobrze, jak widzicie. Na
razie, pomimo tego, że nigdy nie grałem, nie mam żadnych umiejętności związanych stricte z tym, że mam umiejętności mechaniczne na klawiaturze, które jakoś się nauczyłem, to na luziku wygrywamy. Także tutaj już jest pierwsze pokazanie, że naprawdę wystarczą podstawy, nie trzeba umieć uderzać za bardzo w piłkę, nie panikować, już ranga spokojnie do tej platyny wleci. Teraz, o, dobra, super, że to suchy przeciął, bo ja bym mógł mieć problemy. I właściwie kontratak, znowu sobie poczekam, nie próbowałem do tego skakać niepotrzebnie, strzelam sobie na spokojnie na 1-0. O nie, dobra, stracimy bramkę, dokładnie, tam mogłem to lepiej zablokować, ale no trzeba oddać, że trafił w bramkę, więc nie jest źle. Oj, Kea po skrzydle leci, a nie tym razem. Dobra, wybijamy to, strzymałem się wcześniej z tyłu, ubezpieczałem tyłu właśnie na przypadek, jakby taka piłka weszła. No, próba wylotu. No i wrzutka, czyżby miała być z tego bramka, niestety tam zablokowali strzał suchego. Ja sobie walnę coś takiego. Tutaj będzie panika, więc jest duża szansa na bramkę. Suchy widziałem, że się bardzo mocno cofnął do defensywy i właściwie podjechał już w momencie, jak było za późno. Też taka kwestia, jak już przeciwnik ma szansę oddać strzał czy tam wybić, to nie podjeżdżajcie na pełnej. Podjeżdżajcie w momencie, kiedy na przykład nie mają żadnego rozpędu, są tyłem do piłki, coś takiego. Wtedy jest dużo bezpieczniej i nie ma ryzyka. Okej, i udało się strzelić bramkę, znowu podwójnym podskokiem, nawet nie boostowałem. Dobra, ktoś się poturla po ściance i tego bezpośrednio na pewno nie strzela, ale może nam dośrodkują za chwilę. Dobra, zagrali w ten sposób, ja dam do Ikei, który to wykończy, nie no, bardzo ładnie. Słabe wybicie, ja zagram coś takiego i znowu panika gaming. On właściwie dośrodkował piłkę w momencie, kiedy nie musiał nic robić, jedynie sobie chciał wyskoczyć i mogła z tego jeszcze być stracona bramka tak bez potrzeby. No, nie zaufałem niestety suchemu, nie powinienem tego brać. O, panika i nie ma gola bezpośrednio, ale zaraz może będzie. Suchy, ciśniesz. Chyba nie użył driftu. Jakby użył drift, to by spokojnie mógł to uderzyć na bramkę. A tak promień skrętu był niewystarczający, więc to też polecam używać drift. Okej, zagrajmy do środka. Nie myślałem, żeby to strzelać bezpośrednio, a prawie jeszcze jakiegoś dziwnego double tapa zrobiłem. Tutaj się tak odbiłem od ściany, że jeszcze bym to walnął drugi raz, ale nie było takiej potrzeby i w sumie udało się to zrobić na czysto. I suchy, Kea tutaj dopina formalności. O, to też był taki podskok paniki przede mną. Nic nie musiał robić Ikea poza cofnięciem się. Zrobił przestraszony podskok, przez co nie cofnął się na czas do obrony. To znaczy, nie cofnął się na czas. Akurat teraz nie było zagrożenia, bo to wybiłem, ale jakby było, to by się nie cofnął na czas. Dobra, mniejsza, wygrywamy. No i dobra, chyba ostatni mecz z Ikeą w teamie. Gramy na mamę oraz uśmieszki, także no, będzie grubo. Da radę to jeszcze podbić? Nie, no bez sensu, że w ogóle skakałem, bo widać było, że będzie pierwszy przeciwnik. Ale suchy, Ikea tutaj ciśnie na pełnej, nawet zrobił dobrą rzutkę. Ja bez odlepiania się od ściany zrobię coś takiego, może będzie zagrożenie. No zagrożenie było, jedynie nie było napastnika, ale to defensywnie się gra dwójki, więc spoko. Czuję, że się wyleje gostek. Dokładnie, nie było co do tego lecieć od razu. Ja próbowałem strzelić bramkę, nie wyszło, ale trudno. Okej, ale mocny strzał, nie no, nie obroniłem tego, bo nie mam takich umiejętności mechanicznych, ale to było naprawdę dobre zagranie przeciwnika, nie ma co tutaj mu odejmować, zrobił to bardzo dobrze. O, nie, nie bezpośrednio w bramę, nie tego się spodziewałem po wznowieniu. No tak, za bardzo w środek nie trafił piłki Ikea, więc starajcie się po prostu najlepiej, o, takie podstawowe wznowienie. Byleby walnąć w środek piłki od strony waszej bramki, tak jakby, i będzie git. Mocne podbicie do góry, czuję wylew, czy nie? No to, tutaj musiał być wylew, już widziałem jak się bał tej piłki opadającej. Panika w ruchach niesamowita, nie wiedział co się dzieje, bombardują go. I bang po wznowieniu, tym razem... Aha, dobra. Kolejna rzecz, co by się nadawała do intra. Strzelam w słupek, odbija się od tyłka gościa, co stoi AFK i pada gol.
Nawet nie! Jakby stał w miejscu, to by nie było samobój, ja po prostu podjechał minimalnie do przodu. Nie no, złoto, złoto, złoto. To znaczy nie mówię, że to jest ranga złota, tylko to zagranie było złotem. Czy Sychy nam dośrodkuje? Dobra, nawet jak dośrodkuje, to tam jeszcze był obrońca. Mama zrobił znowu coś bez sensu. W ogóle mama, facet czy baba? Nie wiadomo. Ale mama naprawdę sabotuje ten mecz. Każde jego uderzenie to jest tak jakby na swoją bramkę, więc całkowicie bez sensu. Ja tego oczywiście teraz nie będę uderzał, bo nawet Erola nie mam. Znaczy pewnie mam, ale nie wiem pod jakim klawiszem. I tutaj ładny gol Suchego. I bang po wznowieniu. Może znowu będzie samobój. A jak nie, to dobijemy to po prostu. O nie, Suchy, nie samobój, nie samobój! Ale fart! Ja tam widziałem... Dobra, nie mam tego. Muszę ogarnąć, jak się te palce wykrzywia na klawiaturze. Dobra, dostaliśmy podanie i prawie stracimy przez to bramkę. Nie, bo zrobię save'a życia z klawiatury! Nie wiem, jak to się stało, prawdę mówiąc. To chyba był mój najlepszy save na klawiaturze do tej pory, aż sam się zdziwiłem. Prawdę mówiąc, w to nie wierzyłem, ale jak widać, trzeba wierzyć. I pudłować openy. I się dać demować. Przeciwnicy już nie są tacy źli, ale dla Suchego to nie jest poziom. Chyba, że nam postanowi podać na koniec, Boże. Jakbym uderzył po ziemi, to by to chyba obronił. Suchy, nie rób takich akcji groźnych. A zobaczcie, tutaj. Jakbym uderzył po ziemi, to Suchy by save'a życia zaliczył, tylko że nie pod swoją bramą. Wrzuta do środka, Suchy został zablokowany, o dziwo, bardzo dobrze. Ja spróbuję dograć do środka, może zaraz jeszcze raz minimalnie, chociaż to już było cięższe. I wychodzimy z tego cali, tam standardowo był kociołek w narożniku. Każdy przyjechał zobaczyć, gdzie jest piłka. Zamiast się ustawić jakoś na pozycji, to naprawdę każdy stał w tym narożniku. To jest niesamowite. I znowu dobre rozbicie Suchego. Ja niepotrzebnie uderzałem na bramkę, bo z moimi umiejętnościami mechanicznymi tutaj nie było właściwie sensu. Nie było szans na bramkę. Lepiej sobie na spokojnie zagrać tak, żeby nie oddać piłki rywalowi, ale no cóż, stało się. Podajmy do Suchego. Dobra, nie umiem podawać. Okej. I bang! Mocny strzał. Nie widzę, co się dzieje, ale za to jest bramka. Czyli wystarczająco soczyste uderzenie było. No i przeciwnicy się poddali. Myślę, że tutaj trzeba się powoli rozstać z Ikeą. I przy dobrych wiatrach mamy już golda 3, złoto 3. Dobra, ewidentnie nie wieje za dobrze, ale no... Cóż. No i dobra, tutaj jeszcze na zakończenie Suchy pozdrawia swoją rodzinę, albo rodzinę swą. Nie wiem, czy to tak miało brzmieć, ale dobra. GG's, tutaj dziękuję oczywiście za pogranie i lecimy sprawdzić, co tam wyczyniają randomy. Dobra, nadjeżdżamy. Tutaj oczywiście mam już kolejny mecz, nie wspomniałem o tym, ale mamy w teamie Dronarta, który ma rożek na głowie i tracimy bramkę od Ahmeda, czyli jakiegoś Araba. Ale nie, to jednak nie jest Arab, bo ma niski ping. Albo Arab, co wyemigrował. O? O nie? Stłuczka, kolizja. Wybijmy to po prostu, nie ma co tutaj już się bawić. O, czuję bramkę, coś mi wali bramką dokładnie. Nie, strzał na swoją! Dronart! Dobra, to nie wiem, czy będzie zagrożeniem. Chyba nie, patrząc na to, jak się ustawiają do piłki wszyscy. Ała, tutaj... Okej, wybijmy po prostu do narożnika. I z tego będzie jeszcze bramka. No, przez chwilę miałem zawahanie, ale znowu panika na bramce. Bęk pod sufit. Kusi mnie po to spróbować wylecieć, ale zablokowane, więc nie będę tutaj. Ale nie no, naprawdę dobry strzał Dronarta, aż mu napiszmy ładny strzał, bo to było niespodziewane. Soczyste uderzenie prosto w bramkę, do minus sprzyja. No kurczę, z lewego kickoffa nie pojechał do wznowienia, ale to na złocie. O ile widzowie jeszcze znają te zasady, tak jak grałem mecze, to... Przypadkowi ludzie niekoniecznie, więc trzeba zawsze przynajmniej używać szybkiego czatu. Okej, dobra, nieważne. Ale znowu Dronart się powinien już wracać w tej sytuacji. Jeden przeciwnik wychodzi, więc myślę, że w tym meczu już zagramy na przeczekanie. Na zasadzie po prostu, żeby nie przedłużać, bo jeden przeciwnik to za dużo się nie stanie. O, chyba że...
Chyba, że nasz teammate będzie sprzyjał przeciwnikom. Dobra, strzelmy jeszcze jedną i mecz do wycięcia. Albo się poddadzą, więc nie tak bardzo do wycięcia. I wbiliśmy złoto 3. Harris Gas i Mick Vanjet, nasi kolejni apotenci, a w teamie Mi Mahirano. Czyli, nie wiem, strasznie dziwne są niki w tym lobby, ale przynajmniej strzelimy bramkę. Wrzutka do środka, niestety teammate się nie spodziewał takiego zagrania. Tutaj, w takiej sytuacji możecie jechać zniszczyć napastników drużyny przeciwnej, ale ja na razie mam zablokowane niszczenie, więc tego nie będę robił. Ale tutaj taki protyp już mogę wam przynajmniej zapodać. I mamy pustą bramkę. Dobra, nie taka pusta, ale powiedzmy, że nazywajmy to pustą w rzeczywistości. Mahirano, cała szansa w tobie i to obronił! Jaki safe, nie no, Mahirano to jest kozak. I kontratak od nas, żeby też jakoś tutaj docenić interwencję naszego teammate'a. No ale używa quick chatu, pisze, że jedzie do piłki, wcześniej pisał mi, żebym ja jechał, więc naprawdę pozytywnie. W sumie ja tego dalej nie robię, ale to takie jakby przyzwyczajenie, bo na wyższych rangach zawsze jedzie osoba po lewej stronie. Chociaż co ja gadam, ja i tak zawsze na głównym koncie piszę, żeby ktoś pojechał do piłki albo że ja będę jechał, więc... Więc no tutaj wina po mojej stronie, ale na szczęście Mahirano kieruje na maksa. I przeciwnicy się poddali, więc myślę, że zagramy jeszcze jedno spotkanie w tym odcinku. I już następnym razem będzie szansa wbić platynę. No tak, dywizja druga. Dobra, nie teamapujemy się z Mahirano, żeby mu potem nie robić przykrości, że po jednym meczu wychodzimy. Okej, tutaj jakieś, nie wiem, wydaje mi się, że francuskie lobby. I nawet ktoś ma nagrodę za wygranie turnieju na platynie. Ale coś chciałem powiedzieć. A dobra, wiem. Że rzucało mi się w oczy na tej randze, że tutaj praktycznie każdy mecz gram z innymi teammate'ami, innymi przeciwnikami. I chciałbym was zapytać, czy na przykład jak jesteście w tej goldzie, platynie, na silverze, czy za każdym razem faktycznie gracie na innych ludzi? Bo na przykład na głównym koncie to potrafię zagrać na przykład 5 spotkań z rzędu z takim samym przeciwnikiem. I to jest tak, no pewnie kwestia, że tam jest już mniej graczy, ale ciekawi mnie, czy to ja tak nie bardzo nie zwracam uwagi teraz na to, że trafiam niektórych takich samych przeciwników, czy faktycznie każdy mecz się gra na innych oponentów. Dobra, jak nie zepsuję, to będzie bramka. Tutaj jeszcze prawie nam wybił piłkę teammate, ale nic się nie stało. Nie no, tak kusi spróbować polecić, ale niech stracę. Open? No, prawie. Powiedzmy, że nie było. Czy coś nie widzieliście? Kopnięcie mocnej piłki. I znowu ta sama sytuacja, co w sumie cały czas się dzieje. On mógł po prostu wycofać autem, mógł nie skakać, mógł sobie poczekać. Postanowił, że zrobi jakiś bezsensowny wylot. Właściwie piłka spadła w miejscu, gdzie on stał wcześniej. No i w ten sposób przegrywają przeciwnicy. Jak jesteście na złocie, to taki protip, nie latajcie, bo to... Nie widziałem jeszcze ani jednego przydatnego lotu tutaj. A widzę, że ludzie faktycznie latają, więc... Faktycznie w komentarzach mi ludzie czasami piszą, że są na złocie i tam ludzie latają, ale to nie jest to. To akurat nie jest coś na plus, to nie utrudnia nikomu tutaj gry. Lataniem prędzej swoją drużynę się pokara, ale no już dobra, ja nie będę przedłużał tego odcinka. Zachęcam was do zostawienia subskrypcji oraz lajka. Elo, elo.